Dzień dobry, z trasy do Norwegii. Dzień trzeba rozpocząć od śniadania i tak też robimy. Zobaczycie, w jaki super sposób oznakowane są pokłady na tym promie. I tyle, ma być lew. Następnie przed nami misja znalezienia urzędu celnego. Gdzie to jest urząd celny? Powiedz mi, gdzie tu się to załatwi. Mamy nowe urządzenie na Norwegię i zobaczcie naszą trasę. Nigdy nie wyjechałam, a może to jest taka dookoła? Zaobserwujemy skandynawską kulturę trekkerską w pełnej okazałości. I zjemy troszeczkę słodkości. Także usiądźcie wygodnie, weźcie kawę i ruszamy. Dzień dobry, witamy na śniadanku. Niby nie byłam głodna, niby jestem najedzona po tym jeszcze wczorajszym obiedzie, ale jak zobaczyłam tego łososia, stwierdziłam, a spróbuję. Kawa już zupełnie inna. Już Norwegia, kawa jest diametralnie różna od tej południowej. Co jemy? I muszę przyznać, że pierwszy raz widzę tak kwiatki. W środku są jajka, dookoła jest łosoś, sałata. Wiecie co jeszcze? Tylko to muszę zabrać. O, dobrze. Schować do torby. To popatrzcie, już zdecydowanie coraz bliżej lądu. Pora wychodzić z kajuty i iść do Volviego. Jesteśmy na samym początku, do wyjazdu. To co? Kawa, torba i idziemy do Volviego. A Volviego kluczyki gdzie mam? Fajne są te kieszenie w kurtkach, duże. Tam się wszystko mieści. I wszystko rzucę. Ten telefon do nagrywania, jak coś robię, to ja mam szczerze, że nie pomaga mi wcale. Trzymajcie drzwi! Właśnie się dowiedziałam, że o 10 wpływamy, a pół godziny wcześniej otwierają pokład, także można wchodzić do auta. Ja już poczekam tu. Bardzo fajne to znaczenie, widzicie? Naprawdę. Zawsze się trafi na swoje. I jeszcze tak zrobione, że od razu się wykorzystuje dzieci, bo dzieci pamiętają takie rzeczy, nie? A dorośli już niekoniecznie. Dziecko zawsze, że pamięta, zapamięta. Czy to był lew, czy krokodylek, zajączek, albo zając. Na mnie ten lew mega zadziałał. Wiedziałam, że jest lew i tyle. I ma być lew. Tylko lew. Dobra, jesteśmy. Jest zaraz Volvik. Idziemy prawą stroną. Właśnie ludzie przyszli do tych piesków. Te pieski po prostu, one nie wiedziały, co mają zrobić. One tyle, co nie odleciały do góry, machają zagonem. Wyobraźcie sobie, jaki to jest stres na wsiaku. Ten prom płynął. Płynęliśmy wczoraj 14. Czyli są one pewnie górne. Przyjdzie o 13 pewnie załadowane. Jest teraz 10 rano. To jest 20 godzin. Joj, biedne zwierzaczki. Ale dzięki temu są, prawda? Gdyby tak nie mogły podróżować, to pewnie wiele ludzi by się nie decydowało na to, żeby mieć zwierzaka. A tak? No jest stres. Ale w sumie ludzi podróż też kosztuje stres. No tyle, że ludzie sobie sami wybierają, czy nie. Ale nie, przeżyją. Wyjeżdżamy. Czy trochę tu ciasno. Thank you. Witamy w Norwegii! I na prawo. Dobra, jest tu jakiś parking. Jezu, gdzie ten custom office? Gdzie to dwoje? O ja, dobra, to są gdzieś tam żarówki. Gdzie to jest urząd celny? Urząd celny. Zobacz, chodzisz po chwili. Bo ty nie ostatnio stanąć. Okej, czyli tutaj muszę stanąć? Bramę, po tą bramę. Nie zabój ticket. Jaki ticket? Jaki jest parowy. A, czyli muszę przez bramę przejechać? Czy... Nie, bo tu wstawaj. Tutaj, dobra. I pojedziesz od tą stanę. Ten żółty budynek, tak? Żółty, tak. Tam, gdzie jest color line? Tak. O. Tam tu. Tam to.
Nic nie wiem, ale się wszystko dowiem. Tak sobie myślę, że dla takiego przeciętnego człowieka, który nie jeździ, to pewnie byłby gigantyczny stres. Ale wiecie co? To jest właśnie tak, że trzeba wszędzie pytać. Wszędzie pytać, używać każdego języka, łącznie z migowym. Trzeba wszystko ze sobą brać. Dowód, widzicie, bilety, dokumenty wezmę. Kamizelkę miałam mówić kuloodporną, ale oczywiście nie chodzi o kuloodporną. O, ktoś tu już idzie. Cześć pracy. Cześć. Wiele razy cię oglądam na... Nagrywa się. Mówię, w końcu cię złapałem w Norwegii. Jak chcesz, to możesz mieć nagranie, bo się właśnie nagrywa i możesz mi pomóc powiedzieć... Ja jest o tym białym, akurat co stoi pod piętkę. Powiedz mi, gdzie tu się to załatwia, bo jestem pierwszy raz. Słuchaj, widzisz tą bramkę przy Morza Frei? No, nie, tam, no, tam widzę. Jest obrotowa, wejdź no. Bilet twój, no. Wychodzisz, no. Tam do budynku wchodzisz. Do Color Line, dobra, no. Do Color Line. No, a już widzę cargo. Bierzesz ticket na tola, czyli no. Na urząd celny i po lewej stronie czekasz na wejście. Dobra. Kurde, wszystko łatwe. Kamizelkę tylko, proszę. Gdzie jedziesz? Trondheim, a później Mo i Rana. O. Co? Mówię, tyle razy cię oglądam, mówię, ciekawe kiedy tu przyjedzie. A, widzisz, to dzisiaj. Kurde. I tak patrzę, mówię, miałem wjeżdżać właśnie i tak patrzę, mówię, aha, mówię, skądś te Volvo znam. Ha, udało się. I co? Tam już widzę, jest napisane cargo. Idziemy tam. Jejku, jaka jestem szczęśliwa. Jakie ja mam szczęście w życiu. Jezu. W ogóle to nawet poznamy ludzi, którzy organizują tą trasę. Podobno transportowy old school. To jest w ogóle dla mnie mega przeżycie. Że ja taki młody przewoźnik jeszcze roku, a już mogę współpracować z takimi legendarnymi przewoźnikami, spedycjami. Jezu, i to z północy. Dobra, dostałam urządzenie. Tu jest numer, podam spedycji i mają mi to zrobić. Powiedzieli, że w sensie, żeby podać, to no mi zrobią. No dobra, idziemy. Chodzicie tutaj, po prawej stronie jest stół i tam. Tak wam dam, wiecie, żebyście jakbyście nie mieli kogo zapytać. Po prawej stronie jest stół i tam powinny być wasze dokumenty celne przygotowane. Jeżeli nie są jeszcze przygotowane, nie leżą tam, to się trzeba zapytać w tym okienku zaraz bezpośrednio przy tym. Jak już macie te dokumenty celne, to bierzecie sobie ticket na tym wyświetlaczu zaraz przy wejściu, naciskacie tam, gdzie jest napisane Customs, no i czekacie na swoją kolejkę, wtedy wchodzicie do pomieszczenia na lewo. Tu jest bramka. No i tam pani wam wszystko robi. Pamiętajcie, żeby brać swój bilet kabinowy, bo na podstawie niego się wchodzi na ten plac i później się z niego wychodzi. Pani zapomniała oddać, się zapomniałam sama, bo inaczej bym sobie nie wyszła. I tyle. Generalnie to do urządzenia trzeba przyporządkować po prostu firmę i tak dalej. I wiecie co? I mi to załatwiła wszystko spedycja, która organizuje mi to kółko. I wyobraźcie sobie, że system wyśle mi papierową fakturę na adres mojej firmy. Papierowa faktura za opłaty drogowe w Norwegii. Ale old school, co? W życiu bym się takiego czegoś nie spodziewała. Myślałam, że już od razu jakoś przez kartę paliwową, przez cokolwiek, a to dopiero przyjdzie, ale jaja. Ale popatrzcie, jak Volvi pięknie to wygląda na tym statku. Volvi lubi podróżować. Dlatego jest taka dobra Senspara, bo my lubimy podróżować wszędzie w nowe miejsca. Ja w Norwegii byłam lata temu, jakoś tak niedaleko za Oslo, ale to naprawdę i byłam na kołach, więc tego taka jestem niezorientowana, wiecie? Piękny Volvi. Nie podoba mi się zawsze, jak wygląda tak, jak jest takim przełamaniem. Jest trochę plac krzywie, lubię jak ta linia tutaj jest prościutka. Ale nic. Tak się tutaj stoi. Dobrze. Hajko właśnie mi napisał, żeby biorąc pod uwagę pogodowe warunki dzisiaj, jechać sobie tą drogą. Na powrocie pojadę inną. Bardziej widokową. Na powrocie mam jechać trójką. Którakolwiek trójka to jest, nie wiem. Nigdy nie jechałam. A może to jest taka dookoła? A tak tutaj wtedy co? Jak myślicie, która to jest trójka? Ja wiem, że to jest głupie pytanie dla kierowców, którzy jeżdżą tutaj, ale nie, to niemożliwe, bo tu bym musiała prom brać. 39. No to jest europejskie znaczenie, a ich norweskie jakie? Gdzie jest trójka? Ej, kierowcy, co jeździcie? Paki, dziewczyny, to dużo dziewczyn przecież jeździ. Gdzie jest trójka? Jejku, dobra, czyli tak, tędy mam jechać. Jaki kierunek obrać? Kierunek, proszę Państwa, obieramy... W Europie właśnie nie ma takich oznaczeń północ, południe i tak dalej. To jest pomocne w takich miejscach. Jak ja nie wiem, jakie tutaj miasto, nie wiem, będzie na znakach, to bym wiedziała tylko, żeby się kierować na północ. Wiecie co, jak tam w ogóle byłam w tym urzędzie?
Wow! Skandynawia, welcome to! On ma maszyny! Ma ty beta! Jezu! Wiecie co, miałam taką śmieszną sytuację, tworzymy to mikroimię. Miałam taką śmieszną sytuację, jak załatwiałam to w tym urzędzie, bo tam była też jakaś para z dziećmi, no takimi dziećmi rzeczy większymi bym powiedziała, nie? Pachnie jak dawno, jak się komputery tylko kupowało, to taki był świeżutki, pachnący. No i była para z takimi dziećmi, jedna tak ze 3-4 latka, drugie, nie wiem, za 2 lata. I dzieci jak to dzieci. I ja chciałam sobie coś tam zrobić przy stoliku, po prostu siedziałam przy stoliku, patrzę, a ta mama tej rodziny sobie siedzi z taką bluzką tak podniesioną, z takimi stojącymi stukami. I tak sobie siedzi i chyba to uspokajało dzieci. Bo te dzieci już były dosyć duże, a może nawet to mniejsze w sumie jeszcze mogło być w takim wieku, że teoretycznie, że jeszcze by było karmione. Ale ono wcale nie było karmione. Jedno siedziało tu, drugie tu, a ta mama tak na środku o tak. I to było tak śmieszne. Właśnie w życiu takiego widoku nie spodziewałam. W takim miejscu, gdzie kierowcy głównie są, a oni pewnie będzie, no nie wiem, mniejsza z tym. Co oni tam robili? Coś tam sobie clili. Urządzenie wygląda tak, fajne, bo małe. Nazywa się Autopass. Norwegia jest tylko, ma swój system i no niestety nie da się włączyć pod inne urządzenie, jak już wam powiedziałam. Hajko mi powiedział, że to pójdzie na fakturę papierową i system mi wyśle fakturę papierową. Gdzieś to przykleimy, Autopass w jakimś takim miejscu fajnym. Przykleimy tam niżej, obok Darzgo, obok urządzenia na Słowenię. Szkoda, że nie jest to pod Eurowagiem, no ale trudno. W ogóle to nie jest pod Toll for Europe. Norwegia, z tego co ja wiem, to w ogóle, znaczy, no nie wiem, jak nie ma pod Toll for Europe, to raczej nie ma pod niczym. Dobra, tu mam taki, widzicie, do odkażenia. Nie do odkażenia, tylko do odtłuszczenia powierzchni jest. Myślę, że powinno łapać, a nie będzie mi miejsca dodatkowego. Albo w ogóle bym to pod Toll Collectem zrobiła, ale nie, urządzenie pod urządzeniem to chyba nie. Ale wolę takie urządzenia właśnie z bateryjką, niż te wszystkie teraz takie elektroniczne, ale też rozmawiałam ostatnio właśnie z Anią z Eurowagu, mówiła mi, że dużo będzie wchodzić teraz krajów pod EWE, czyli to urządzenie oryginalne Eurowaga, które jest od razu podłączone pod prąd, więc fajnie, bo się będę mogła pozbyć tego drugiego na częściej. Już wam pokażę. Jest mój Autopass. Dobra, jest mój Autopass. Myślę, że się klei w takim miejscu, widzicie? To jest Słowenia, to są Niemcy, bo ja kupiłam Volviego, to był już brak urządzeń, dosłownie urządzeń, pudełek, puszek, nie? Na rynku nie było wiadomo, kiedy to przyjdzie, dlatego wiedziałam, że od razu pojadę do Niemiec, dlatego zainstalowałam sobie na szybko Toll Collecta. Wolałabym go nie mieć, wolałabym mieć wszystko naprawdę w tym urządzeniu. To jest EWA od Eurowagu i tutaj mam Polskę, jakieś tam kilka innych krajów, ale teraz pod EWA będą wchodzić Czechy, Słowacja i dużo innych krajów, także dużo z tego urządzenia Toll for Europe, które mam przez Eurowaga, przejdzie na to, więc widzicie, tu jest kabel puszczony bezpośrednio tam w bezpieczniki do Volviego, więc to będę mogła dużo częściej już ściągać. To będę tylko zakładać, nie wiem na jakie kraje w sumie, bo już większość przejdzie na to, więc fajnie, będę mieć tutaj czyściej. Tu będzie tylko taka Norwegia i Słowenia. Good to go? Good to go. Let's go then! Ach, Skandynawia i ich sprzęty, Jezu. Tutaj to oni mają piękną kulturę trackerską. Ach, mam pomysł. Zaprowadźmy w Polsce taką piękną kulturę trackerską, taką, nie wiem. Promujmy to, żeby inwestować w te auta. To, żeby te auta wyglądały pięknie, żeby były oświetlone, żeby miały rury, żeby to było ważne. Żeby w końcu przewoźnicy zrozumieli, że to jest bardzo ważne, jak wygląda zestaw. Nie tylko patrząc tak z perspektywy kierowców, którzy jeżdżą teraz, ale chodzi o to, żeby jarać dzieci, nowe pokolenie tymi ciężarówkami. Żeby te dzieci były zakochane w tych ciężarówkach, żeby się tym jarały, żeby się cieszyły, jak ta ciężarówka przyjeżdża. A nie tylko robić pieniądze tymi ciężarówkami. Ciężarówki służą do przewożenia towarów i do cieszenia oka. Powinny być piękne, powinny jeździć dumnie. I kierowcy powinni być dumni z tego, że jeżdżą takimi pięknymi ciężarówkami. A nie zamówić jakiś Bida Edition, bez lodówki jeszcze najlepiej, założyć kołchoz, mieć 5000 ciężarówek, kierowcom płacić 6000 zł, to na rynku się już płaci dużo więcej. Nie, takiego transportu to ja nie uznaję. Nein! Piękne ciężarówki, dumni kierowcy, to jest to, czego potrzebujemy w transporcie. No to jedźmy w tą Norwegię. Na północ mamy tylko 540 km do Trondheim, gdzie mamy pierwszą zrzutkę.
już nie dzisiaj, ale mamy. A tutaj szybkości już jest ponownie. Aha, ciekawe, gdzie ja to dałam. Myślałam, że wyrzuciłam. Widzicie, do samego końca nie wyrzucajcie. To się brama nie otworzy. No i jedziemy. Jest 16 stopni. Wszyscy tutaj chodzą w koszulkach, w spodenkach. Lato w Norwegii! Patrzcie, nawet mam tak zrobiony. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy tutaj w Norwegii, to to, że jest już tutaj trochę elektrycznych, luksusowych aut. Znaczy takie przynajmniej, które wyglądają na luksusowe. Tutaj akurat stoi BMW, nie wiem, czy taka sama sobie wyprzedzała, zwróciłam na nią uwagę, powiem wam szczerze, że to guma. Nawet nie wiem, ale wygląda na elektryczną, po prostu widać po konstrukcji, zaraz to musi być elektryczne auto. I powiem wam, że mi się bardzo podoba. Patrzcie, jak w Norwegii, po norweskim tym, mi się kręcą, po norweskim deszczu kręcą mi się włosy, falają mi się włosy. To są moje naturalne włosy, nie kręciłam ich już. Już właśnie po tej wodzie na promie trochę mi się tak pofalowały naturalnie. I patrzcie się, że teraz mi się też falują. Wolałabym mieć takie cały czas, końcówki muszę obciąć, ale nawet jak miałam krótsze, to końcówki tak zawsze się robią proste, ale fajnie takie, nie? To są moje naturalne włosy gdzieś od do tego chyba momentu. Nie wiem, do którego, bo mam właśnie taką fajną fryzjerkę od Maniewskiego, Daszkę, która mi zawsze farbuje włosy już od kilku lat. Odkąd pierwszy raz poszłam do Maniewskiego, jak mnie zaprosił, tak teraz cały czas chodzę, bo popatrzcie, tak mi farbuje włosy, to taki temat dla dziewczyn, że w ogóle nie widać odrostów, nie? Widzicie gdzieś odrosty, gdzie się kończy farbowane, a gdzie takie? A już ostatnim razem byłam na, u fryzjera na święta Bożego Narodzenia, więc to już jest 7 miesięcy. To jest mój 7-miesięczny odrost. Nie wiem, gdzie on się zaczyna, gdzie kończy. To jest na pewno farbowane. Tutaj gdzieś przychodzi mój, a to pewnie słońce mi też trochę rozjaśniło, nie? Fajnie bywam, dobra. Po śląsku, chodźmy na ta kawa. Patrzcie, ile tu jest w ogóle różnych inspiracji, nawet, że tak powiem, światłowych, nie? Inspiracji, jeżeli chodzi o tuning. Patrzcie, elektryk na pewno. Też zresztą elektryczny, nie? To też elektryczne. A ja mówiłam o tej górze. Z przodu nie wygląda tak dobrze, ale jak mi wyprzedzała z boku na drodze, jeżeli byście wyglądało. Wrócimy, wrócimy. Co wy na to patrzycie? Coś zbędnego. W żadnym kraju Europy Zachodniej i dostaniecie taką pierwsze coś z czekoladą, z rodzynkami. No i spróbujemy, ale pierwsza toaleta. Całkiem niepotrzebnie wziąłam, taką kawę, wiecie co? Bo się dowiedziałam, że tutaj na Circle K w Norwegii jest tak, że jak kupię ich kubek, termos, to wtedy mam kawę za darmo. Chciałam sobie kupić na drugą. No to jeszcze tak wypiję. Jejku, ale popatrzcie, te bułeczki tutaj są całkiem inne. Wszystkie są inne niż takie, no dobra, takie coś podobnego jeszcze można spotkać, ale takiego, 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 nie. Cinnamon rolls, no dobra, spotkamy w Belgii. Podobne w Belgii, ale z innego ciasta, nie. No dobra, to już wszędzie, ale wygląda ciekawie, ale tego nie. No to już i tego też nie. No dobra, tam jest wszędzie zajęte, więc znalazłam sobie taką ławeczkę. Będę sobie na ławeczce wcinać. Oprócz tego, to muszę wyszukać. Telefon opiera się o kawę. Już generalnie to mam jeszcze kawę. Tam kupuję. Cynamon, czekolada. Podoba mi się ta opcja z dolewaniem kawy za darmo. Telefon darmowy, maksymalny kubek. Bardzo. Muszę sobie kupić. Dzisiaj pojechałam przez Salinę.
coś wam powiem. Po wizycie w kolejnej stacji benzynowej w Norwegii, dobra, to jest druga dopiero, nie generalizujmy, ale moje odczucia są takie, że to są same fast foody. Jezu, aż mnie w oczy piekł dym spalącego się tłuszczu. Nie tak kojarzyłam Norwegię, nie tak sobie wyobrażałam Norwegię. Myślałam, że to będą same jakieś fajne, naturalne rzeczy. A to co? A tam jest jeszcze restauracja, dobra. O, zobaczmy co w restauracji. Bo tutaj to się generalnie wszystko składa, nie? Zobaczcie. Ziemia na dachu, naturalna izolacja. No, to ma sens, tak kojarzę Norwegię. Zobaczmy co tam gdzieś w środku. Myślę, że teraz jeszcze nie chcę ich wybrać, no ale tak przynajmniej zobaczę. Morgan. Spróbujemy norweskie ciastko? Co by na to? Jak myślicie? Czekoladki, kolejniki malutkie. Mała przerwa. Wybrałam najlepsze miejsce w restauracji, bo dla was. Przy kominku, zawsze z tymi świecami. Fajnie by się to siedziało wieczorem. W ogóle musi się fajnie jeździć po Norwegii tak jesienią. Jakby zmienić te wszystkie opony, obecnie ściągnę te, które mam, sprzedam, a kupię takie, tylko później one się będą źle jeździć z kolei po południu, nie? Takie zimówki. Albo może tak samo? Jeździcie na zimówkach po Europie całej? Dajcie znać w komentarzach, żeby tak zrobić. I wtedy będę mogła sobie na Norwegię jeździć także zimą. 7 łańcuchów. Dobra, sprawdźmy, czy to jedzenie też jest takie byle jakie. Próbujemy. Niestety iPhone ostatnio ma jakiś problem z programowaniem i sam mi wyłącza kamerę w trakcie nagrywania, jak ja nie widzę, więc już raz próbowałam, ale spróbuję jeszcze raz. I powiem wam jeszcze raz, że jest dobre. Bardzo mi się podoba w Norwegii. The old grey man. No. So, yeah. So this is how to pronounce the name of your company, because to Aurmo. 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 So yeah. You can say it in Aurmo. Aurmo. Yeah. Aurmo. So, what does it come from? It comes from Skjåk in Norway. And the name of the company? Aurmo Transport. But what's Aurmo is like kind of word in Norway. Norway, yes. Norway, Norwegian. Norwegian. Yeah. Aurmo. It's. What does it mean? Aurmo is just on a small part in Skjåk, in a small community. So I see. It's my last name in my name. Also, my name is Terje Aurmo. Oh, yeah? This is your surname. So yes? Now I know. Mm-hmm. Okay. Yeah. Nice. So it's Yeah, that's better. Yes? So that's Aurmo and the imagination. Yes. And yeah. Oh, this is Scania. Wait, Volvo. Yeah, so it's time to take some pictures and then we keep on going north. Yes. Yeah, so. So you say it's called Elkatre. Elkatre, yes. It's okay. It's for lower accidents. When you catch a reindeer or elk or. Yeah. So it's very nice that it is legal. Yes, it's legal. I would like to put one of those on my truck, but it's I wouldn't be able to drive to some countries in Europe. So no, because of the length also. But yeah. When this is actually mounted on the truck in Norway, you count the length from here, not from here. Yeah, that's smart, and I think that's the proper way. Because yeah. This is a safety equipment. Okay. Mm-hmm. So does it make your insurance cost lower? It was earlier, but now it's not because now it's the same if you have it or not. But earlier it was you get the insurance lower. It's a shame. Mm. Mm. And it's not counted in the total length because when you counted the length, it's from here and not from here. Yeah, that's cool. But you have to have it registered in the registration papers. Oh, really? Yes. Mm-hmm. So you stand that it's. The number and also the registration number for the serial number for this one. Mm-hmm. Here has to stand in the registration card. Oh, of the truck. I see. Oh, so I see. It's
had no idea about it. And is it easy to open it or not really? I see there's some. You have to make it up here with two screws here, and then you just take it down. Oh, I see. So yes. When you, if you wanted to check like oil level, for example, so you have something. Okay. You have just a key here to take this one down, and so there's a key. Okay. But it can be a little bit different from every mark for the truck. So this, you have two options for this one. Mm-hmm. So how old is this truck? 2 weeks. 2 weeks old. It's a baby. We are still waiting for the hangar. There's a baby Scania. Yes, and I was just having three pallets that I had to unload here in Uppsala. Mm-hmm. But in Norway, you need such a strong truck. Yes, because when we get this new hangar in this, it can be loaded by 60 ton total. 60? Yeah. Oh. Mm-hmm. And then you have a four axle hangar. Oh, okay, because you can pick up something. Yeah, makes sense. Yeah. So it's double axle front and double axle in the back. Mm-hmm. I think it's a good time to keep on going. Yes, you have approximately 4 hours left to Trondheim. 4 hours already. Yes. Because it's pretty. It's not two lanes. No, yeah, it's four not lanes. So, yeah. So it's like more kind of. Three and a half hour. Oh, perfect. Yeah. We'll probably stop somewhere. Because I stop for a coffee to see how the things are here. Yes, it's not that many truck stops. No, before Trondheim either. But it's one in when you're passing a place called Oppdal. Mm-hmm. This is a winter sport place. When you're passing this centrum, then it's a truck stop with lanes just 10 kilometers after the centrum. Mm-hmm. Yeah. So it was pleasure meeting you. The same. Interesting to see. Yeah. See ya. Have a really good trip, Vajda. Jej, jak to jest cudownie, jak to jest pięknie, jakich ja tu ludzi spotykam. Jakie ja mam w życiu szczęście. Aż ciężko w to uwierzyć, że tak można. Ale fajnie. Tak się w ogóle zastanawiałam, z jakiego powodu jestem taka szczęśliwa. No w sumie stoję tylko na poboczu drogi i jem banana. Ja wiem. Ale jestem. Ja tutaj sobie siedzę i podziwiam, a przecież o 19 mam trening. Kurde, trzeba jechać. Tu nie ma tak za dużo miejsc parkingowych. Volvi, let's go, jedziemy. Willkommen, ale nie willkommen. Chyba zamknięte. Volvi, grzej się. Pani powiedziała, że jestem kierowcą. To jest za darmo. Spoko, nie? Może być. Jest czysty, nie woda. Są wieszaki. Jezu, czy wy wiecie, jakie wieszaki są kluczowe? Popatrzcie. Wiecie się, woda jest tutaj wszędzie, nie?
jak nie ma wieszaka, to jest naprawdę problem. Z tego czasami spada. A tak, można sobie powiesić i nic nie zamaka. Nie wytrzymałam. Chciałam sprawdzić, jak to smakuje. To było takie bardziej kwadratowe. To jest budyń, super delikatny, słodki. Na pewno nie ma dużo żółtek, ale smakuje, jakby miał dużo żółtek. I jest przepyszne. To nie jest takie typowo drożdżowe, tylko jest takie półfrancuskie. I to jest najlepsze jedzenie, jakie do tej pory trafiłam w Norwegii. Ten krem rozpływa się w ustach, jest cudowny. W końcu trafiłam na coś pysznego. Wydaje mi się, że na stacjach benzynowych jest po prostu byle co, ale w takich miejscach jest już coś fajnego. Ale w zasadzie przecież tak jest w całej Europie, nie? No i pewnie jesteście ciekawi cen w Norwegii, no to takie. Kawa i takie coś słodkie kosztuje 90 koron norweskich. No dobra, pierwsze co? Wybieramy kubek. I to są małe, i są takie, i są duże, wiecie? Więc te ceny, nie wiem. Ale ja, proszę Państwa, brałam sobie już ten. I już jest tutaj. Kosztował 500 koron, czyli jakieś, no przez połowę trzeba dzielić. Patrzcie, tu są automaty, a tutaj są walki. To jest świetne, nie? Więc co jest... dostałam taką naklejkę. Więc generalnie wypłuczemy sobie go. To może tutaj. O! Chyba trafiłam na serwis. Mają też mrożoną kawę, ale fajnie. To jest lód. No lód. No, dosyć.